Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Uwaga, uwaga! Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Studio opuściła Agnieszka Tobiasiewicz, za to weszłam ja, Karolina Walczowska. To jest program Poza rządem, a ze mną jest gość Kasia Patrykowska. Tak jest, witam, dobry wieczór. Ja wzięłam się tutaj przede wszystkim dlatego, że biorę udział w organizacji kampanii społecznej Możesz to zmienić, ale jestem tutaj w tym konkretnym miejscu też nie bez powodu, ponieważ moja przygoda z Radiem Pryzmat zaczęła się już jakiś czas temu. Trwała chwilę, później się skończyła w tym momencie. Nie za bardzo już idę w tą stronę medialną, natomiast właśnie teraz, kiedy jestem współtwórcą kampanii społecznej, to postanowiłam zwrócić się do radia, ponieważ właśnie media są takim miejscem, gdzie kampanie społeczne najbardziej mogą się wybić. I właśnie o tej kampanii naszej chciałabym tu przede wszystkim opowiedzieć dzisiaj. Z nami cały czas Możesz to zmienić. Jak powstała organizacja? Organizacja Możesz to zmienić i kampania Możesz to zmienić to kampania, która przede wszystkim ma na celu zachęcenie mieszkańców dużych miast do reagowania w sytuacji, kiedy są świadkami napadu lub gwałtu, ponieważ okazuje się, że takie brutalne napaści zdarzają się coraz częściej nie tylko w jakichś ciemnych zaułkach, w jakichś dzielnicach o nie najlepszej reputacji, ale właśnie w centrach dużych miast, w miejscach oświetlonych i w miejscach, gdzie jest naprawdę bardzo dużo przechodniów. Świadkowie, widząc taki napad, jak się okazuje, nie reagują, przechodzą obojętnie, mimo często wołania o pomoc, krzyku. I rodzi się bardzo duży problem, ponieważ powstaje takie zjawisko przyzwolenia społecznego, które właśnie uniemożliwia napastnikom atakowanie kolejnych ofiar i budzi w nich takie bardzo duże poczucie bezkarności. A takim bezpośrednim impulsem do zainicjowania całej kampanii była sytuacja, która wydarzyła się kilka miesięcy temu w Warszawie. Bohaterem tej sytuacji był Paweł. Paweł to jest właśnie założyciel naszej fundacji, inicjator całej kampanii. Paweł był wtedy pewnego lipcowego dnia świadkiem napadu w ścisłym centrum Warszawy. To było oświetlone, ścisłe centrum, gdzie on nie był jedynym przechodniem. Jednak nikt nie reagował, widząc molestowaną dziewczynę. Dziewczyna była molestowana w miejscu publicznym, płakała i wołała o pomoc, jednak nikt jej nie pomógł. Zareagował dopiero Paweł. Napastnik uciekł po zdecydowanym zwróceniu uwagi. Dziewczyna została uratowana prawdopodobnie od gwałtu. W Warszawie, w stolicy Polski. Tak jest. I to wydarzenie wstrząsnęło właśnie na tyle mocno Pawłem, że postanowił ten problem nagłośnić, postanowił stworzyć taką kampanię społeczną i bardzo szybko zorganizował wokół siebie grupę ludzi. Bardzo szybko zdobył jakby ogromne poparcie tego swojego pomysłu, również ja jestem tego przykładem, ponieważ tak naprawdę okazuje się, że ten problem jest po prostu ogromny. Zastanawiałyśmy się przed wejściem na antenę, czy pytanie, czy trudno jest zorganizować taką kampanię, jest właściwe. W zasadzie, jak się zabrać do zrobienia takiej kampanii? Ja dołączyłam do kampanii już w pewnym momencie od jej zainicjowania. Dołączyłam do kampanii w momencie, kiedy już był nakręcony spot, ponieważ ten spot, który będzie naszym takim głównym przekazem, jest już gotowy. On czeka na swoją premierę. Więc jakby tego pierwszego etapu nie znam. Natomiast no przede wszystkim założyliśmy fundację na potrzeby kampanii. W tym momencie już wiemy, że to nie jest tylko na potrzeby kampanii, że to wszystko poszło bardzo o krok do przodu i że to będzie się dalej rozwijać. No i później organizowanie tak naprawdę wszystkiego od zera, to znaczy organizowanie kontaktów, strony internetowej, grafik, wszelkiego rodzaju współpracy z organizacjami, ze sponsorami. Podzieliliśmy się rolami, każdy z nas ma jakieś swoje zadania, czymś stara się zajmować, pomagamy sobie nawzajem. No, bywały takie dni, że naprawdę spędzałam całe dnie, całe wieczory na organizowanie różnych rzeczy, ale naprawdę po pierwsze warto, bo odzew jest niesamowity. Tak naprawdę na samym początku Paweł
celował w jedną dzielnicę Warszawy. W tym momencie jesteśmy już na takim etapie, że będziemy w całej Polsce widoczni, a prawdopodobnie też za granicą, ponieważ już nawiązujemy takie pierwsze kontakty za granicą. Także to jest bardzo czasochłonne, nawet nie tyle trudne, co bardzo czasochłonne, ale naprawdę warto i sprawia niesamowicie dużo satysfakcji. Jak wiele osób działa w waszej fundacji? W tym momencie tak ciężko powiedzieć, ile osób działa w fundacji co do jednej osoby, ponieważ bardzo wiele osób cały czas do nas dołącza, bardzo wiele osób pomaga, tak powiedzmy sobie, ze skoku. Kilka osób na przykład miało być na chwilę, w zasadzie ja też miałam być na chwilę i zostałam i ciężko, ta liczba cały czas jest taka niestabilna, to po prostu tak naprawdę jest nas po prostu coraz więcej, nie ubywa nas w zasadzie tylko i wyłącznie przybywa, jest to niesamowicie pozytywne i ciężko powiedzieć dokładnie, ile to jest osób. Każdy w danym momencie zajmuje się czymś, jedni są bardziej aktywni w danym tygodniu, inni w kolejnym, także takiej konkretnej liczby ci nie podam, natomiast no, zespół jest na pewno bardzo efektywny. Czyli mimo tego smutnego zdarzenia, powodu, które się wydarzyło, jakby cel przyświeca wam to, że uda się, właśnie. Czego oczekujecie od kampanii? Przede wszystkim, tak jak powiedziałam, kampania ma na celu zlikwidowanie. Chcielibyśmy zlikwidować tak naprawdę to zjawisko obojętności społecznej. Obojętności, która i działa trochę jak samo napędzające się koło, ponieważ w momencie, kiedy my nie reagujemy na takie sytuacje, to ci napastnicy czują się coraz bardziej bezkarni. Oni coraz bardziej wiedzą, że mogą sobie pozwolić na więcej. W tym momencie to są, tak jak mówię, to są sytuacje w centrach miast, w miejscach, gdzie mijają tą sytuację ludzie i oni po prostu nie reagują, więc ci napastnicy wiedzą, że mogą coraz więcej i tak naprawdę to jest takie samo napędzające się koło, ponieważ kiedy oni atakują z większą brawurą, to ludzie jeszcze bardziej boją się reagować, więc jeśli naprawdę w wyniku działania, w wyniku istnienia tej kampanii, chociaż kilka osób zareaguje w kilku przypadkach, to już będzie sukces, ponieważ no to zjawisko po prostu trzeba eliminować ze względu też na siebie i na innych, no ale zawsze trzeba pamiętać o tym, że któregoś dnia po prostu ktoś nam bliski może być ofiarą takiego zdarzenia i tak naprawdę musimy myśleć o innych i o sobie, ponieważ no tak nie może być, to jest XXI wiek, a to są takie zachowania wręcz prymitywne, kiedy na ulicy dzieją się takie rzeczy. Do dyskusji, myślę, jeszcze bardziej gorącej, wrócimy zaraz po piosence Headlights zespołu Great White Buffalo. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Możesz to zmienić. To hasło nasz realizator spycił, popatrzył na mnie wzrokiem, o co chodzi. Ale tak, to hasło towarzyszy i dzisiejszemu programowi Poza rządem, ale także kampanii organizowanej przez właśnie Fundację Możesz to zmienić. Na waszej stronie internetowej, przypomnijmy adres. www.możesztozmienićbezpolskichznakowoczywiście.pl. Można przeczytać w zasadzie zdanie takie proste, powiedziałabym normalne i wszechznane, że żyjemy w ciągłym biegu, nie zwracamy uwagi na to, co się dzieje wokół nas. I to chciałam, żeby to też było takim impulsem właśnie do naszej rozmowy. I podczas delektowania się piosenką, którą przed chwileczką słyszeliśmy, rozmawiałyśmy z Kasią na temat tego, że kiedyś usłyszałam na wykładzie socjologii na studiach o przypadku w Ameryce, w Stanach, gdzie świadków zdarzenia, może przypomnę jeszcze wydarzenie, chodzi o to, że dziewczyna, już nie pamiętam, czy była molestowana, czy doszło do zabójstwa, na środku ulicy, gdzie wokół były bloki, były domy mieszkańców, którzy słyszeli krzyki z ulicy, hałasy, wiedzieli, że coś jest nie tak. Owszem, wyszli do okien, każdy przyglądał się sytuacji, ale nikt nie zareagował.
Było ich 49 osób, a dziewczyna, z tego co pamiętam, zmarła. No i właśnie to jest ten problem, że te sytuacje bardzo często kończą się tragicznie. Te osoby przypłacają ogromną, naprawdę ogromną cenę za to, co się wydarza, za to, co się dzieje. Natomiast tak naprawdę zareagować nie jest wcale trudno. W momencie, kiedy ja pierwszy raz rozmawiałam z Pawłem na temat tej kampanii, to ja jak najbardziej przyznałam rację całej inicjatywie, ale powiedziałam mu od razu, wiesz co, ja nie wiem, czy ja bym to zrobiła. Ja bym się chyba bała i to nie chodzi o to, że ja bym nie chciała udzielić tej pomocy, tylko to jest taki strach, taki instynkt samozachowawczy, po prostu nie wiesz tak naprawdę, co się stanie z tobą. No i w tym momencie od razu dostałam receptę od Pawła, ponieważ powiedział mi, że przecież nie trzeba bezpośrednio od razu wchodzić w ten konflikt, prawda? Załóżmy, że to jest mężczyzna i kobieta, coś się tam dzieje na ulicy. Nie trzeba od razu stawać między nimi. Tak naprawdę wystarczy stanąć z boku i zadzwonić na 112. Tak naprawdę można poprosić o pomoc kogoś silniejszego. Ale ważne jest to, żeby zareagować od razu i tak naprawdę po prostu my musimy się nauczyć reagować, bo jeśli my się nie nauczymy reagować, to się nigdy nie skończy i wystarczy tylko chcieć i wystarczy tak naprawdę prosta rzecz, to nie jest, wiadomo, że trzeba jakby zwrócić uwagę na swoje bezpieczeństwo. Jeśli nie będziemy mieli tego na uwadze, to możemy zrobić krzywdę sobie, a jeśli zrobimy krzywdę sobie, to też nie pomożemy nikomu. Natomiast, tak jak mówię, to nie jest takie trudne, jak nam się wydaje. Wystarczy zadzwonić na policję. Ona od tego jest, żeby nam pomóc. Pytałam Pawła, czy on się bał w momencie, kiedy zareagował. To był silny mężczyzna. I tak naprawdę mogło się wydarzyć wszystko. Natomiast on mi powiedział, że on się nie bał. To był po prostu impuls. On po prostu zobaczył i zareagował. I tego się musimy nauczyć. Musimy się nauczyć tego obowiązku moralnego, który my w sobie mamy. Nie zastanawiać się 15 minut, co zrobić, tylko po prostu zareagować w jakikolwiek sposób, ale prawda jest taka, że może pomóc nawet dziecko. Wystarczy chociażby wycisnąć ten numer i zadzwonić na policję, stojąc z boku, jeśli boimy się podejść. Bo przecież jest wiele przypadków, na przykład właśnie, jak wspomniałaś, dzieci, które potrafią stanąć do walki z ogniem i uratować swoją mamę, budząc ją, prawda, gdzie też była historia 3-letniego dziecka, które zadzwoniło na straż pożarną. Jest mnóstwo bardzo pozytywnych historii, ale kiedy stajemy w obliczu historii, gdzie w środku pełnego ludzi miasta dochodzi do takiej tragedii, być może nie jest to tragedia na skalę światową, ale jest to tragedia dla tej osoby. I teraz... Znaczy, wiesz, najgorsze jest to, że ta dziewczyna naprawdę wołała o pomoc. Bo patrząc na taką sytuację, można pomyśleć, dwoje ludzi się kłóci. Wiadomo, jakie są kobiety. Czasem też są bardzo, bardzo wybuchowe. Czasem to wygląda strasznie groźnie, a wcale tak groźne nie jest. Więc wielu ludzi na przykład mija takie sytuacje, bo myśli, o jejku, ktoś się kłóci. Ale w momencie, kiedy dziewczyna woła o pomoc, kiedy ona krzyczy, kiedy ona potrzebuje tej pomocy, to wtedy my naprawdę musimy zareagować. I tak naprawdę ja myślę, że po prostu strach ma wielkie oczy i nam się bardzo dużo wydaje. My przypisujemy też tak jak na przykład ta sytuacja Pawła, wiesz, ona bardzo duże światło daje na to wszystko, ponieważ to się mogło skończyć tragicznie. To się mogło skończyć okropnie dla tej dziewczyny i gdyby naprawdę doszło do takiej sytuacji, do czego to wszystko zmierzało, to ta dziewczyna do końca życia już po prostu by tego nie zapomniała. Zresztą przypuszczam, że i tak nie zapomni tego, co się wydarzyło. Natomiast wystarczyło po prostu podejść, zwrócić uwagę zdecydowanym tonem i ta nasza reakcja, wiesz, nikt nie ucierpiał, a bardzo dużo udało się ocalić. I o to tak naprawdę chodzi, żebyśmy po prostu dwie rzeczy w sobie zmienili. Dwie cechy w sobie podmienili. Zamienili obojętność na empatię i zamienili strach na odwagę. I wtedy tak naprawdę już wszystko po prostu, myślę, będzie dało się zrobić. W jaki sposób chcecie właśnie przekazać to ludziom? Takim głównym narzędziem, jakim my się będziemy posługiwać, jest spot filmowy, o którym już mówiłam. Spot już jest nagrany, czeka na swoją premierę. On został wyreżyserowany przez wielokrotnie nagradzanego Filipa Syczyńskiego. Został też nagrany z udziałem absolwentów szkół teatralnych. No i oczywiście przedstawię sytuację, o której tutaj cały czas rozmawiamy, czyli tę sytuację, która wydarzyła się naprawdę. Muszę ci przyznać, że to jest bardzo mocny spot.
Ilekroć ja go oglądam, to mam po prostu straszne dreszcze na plecach. I pamiętam, kiedy na jednym ze spotkań pokazywałam go jednej z redaktorów właśnie portalu internetowego, to po prostu w całym biurze zapanowała cisza w momencie, kiedy myśmy go oglądały. Faktycznie jest to bardzo mocny spot, ale wydaje mi się, że to jest jedyna metoda, żeby dotrzeć do tego obojętnego tłumu, bo tak naprawdę naszym problemem jest obojętność i jeśli my tym tłumem nie wstrząśniemy, to on się nie poruszy, nic się nie zmieni. Premiera spotu jest zaplanowana na 12 maja, będzie on puszczany przede wszystkim w internecie, ale także w różnych polskich większych miastach, w miastach wojewódzkich. No i też zaprosiliśmy do współpracy nie tylko wiele organizacji, ale także ambasadorów, aktorów, artystów, czy nawet obecną Miss Polonię Ewę Mielnicką. Troszeczkę mnie zszokowałaś tym, że spot będzie ostry, ale z drugiej strony, jak tak sobie pomyślę, to tego oczekuje teraz publiczność i to też jest, mam wrażenie, przykre, że my nawet lubimy patrzeć na to, jak coś dzieje się złego. I nie wiem, oczekujemy tego i oczekujemy tego dreszczu, mhm. Ale mam nadzieję, że dzięki temu ludzie tak zrozumieją pewne rzeczy. Tak, ja widziałam, przeglądałam wiele kampanii społecznych w momencie, kiedy już zaangażowałam się w organizację kampanii Możesz to zmienić. I powiem szczerze, że tak naprawdę tylko te utkwiły mi w głowie, które mnie naprawdę poruszyły. I to jest silny klucz. Bodziec. Nie tak. Wiem, to jest według mnie klucz że takiej skutecznej kampanii, żeby ona po prostu poruszyła, bo w internecie jest... Ja nawet nie przypuszczałam, że jest tak wiele różnych kampanii i naprawdę niektóre są mocne, niektóre zostają, a inne po prostu tam gdzieś sobie przechodzą. I to jest chyba najważniejsze, dlatego bardzo jest to dla nas ważne i bardzo też chcemy dotrzeć do jak największej ilości osób w związku z tym spotem. W związku z tym, tak już korzystając z okazji, że mam mikrofon, to chciałabym właśnie zaprosić do odwiedzania naszego fanpage'a na Facebooku, na odwiedzanie fanpage'a Możesz to zmienić i kontaktowanie się z nami. Wielu blogerów o nas pisze, więc jeśli ktoś chciałby o nas napisać, bądź ma jakikolwiek pomysł, jak może nam pomóc, albo no cokolwiek, po prostu jeśli chce nawet podzielić się z nami swoją historią, to jak najbardziej zapraszamy do kontaktu, albo poprzez formularz kontaktowy na stronie Możesz to zmienić.pl, albo właśnie na Facebooku. A ktoś odezwał się do was, jeżeli chodzi o jego historię, która... Wiesz co, bardzo zdarzają się dość często w komentarzach, na przykład pod artykułami na nasz temat, opisy różnych historii. Ja też rozmawiając z wieloma ludźmi właśnie spotykam się z takimi reakcjami. No, byłam w takiej sytuacji, albo właśnie moja znajoma była w takiej sytuacji. Okazuje się, że tak naprawdę ten problem jest ogromny. Ja sobie chyba z tego też tak bardzo nie zdawałam sprawy, że z kim nie rozmawiam, albo właśnie nawet te komentarze, że to naprawdę się dzieje i to naprawdę jest ważne, ale nie mówi się, jakby ci nasi, te osoby, które się do nas odzywają, nie mówią tylko o takich sytuacjach jak właśnie molestowanie w miejscu publicznym, ale choćby takie zwykłe sytuacje jak zwrócenie komuś uwagi, jak ustąpienie miejsca w tramwaju. I tak naprawdę od tych prostych sytuacji zaczyna problem, bo jeśli my w takich prostych sytuacjach nie reagujemy, to nie będziemy w stanie właśnie zareagować już w tych sytuacjach, powiedzmy sobie, groźniejszych czy poważniejszych. No, ja znowu jestem w konsternacji, bo to strasznie przykre, że przypadkowa sytuacja rozbuchała wiele innych. A może i dobrze, może tak powinno być. Wasze motto, tak sobie wydedukowałam troszeczkę, bo dobro oddane wraca ze zdwojoną siłą do nas. Tak jest. To jest bardzo ważne i to jest też to, o czym mówiłam. Każdy z nas może któregoś dnia być w takiej sytuacji i to po pierwsze, no jednak wielu z nas myśli o sobie w sytuacji, kiedy nie udziela tej pomocy, bo myśli, coś mi się stanie, ale nie myśli o tym, kiedyś ja mogę być w takiej sytuacji i kiedyś ktoś mi może nie udzielić pomocy. Więc jeśli już są ludzie, którzy tak myślą w ten sposób, to powinni sobie to właśnie tak odwrócić i pomyśleć na to z innej perspektywy. Ale to jest naprawdę bardzo ważne i człowiek powinien mieć sobie coś takiego, żeby pomagać innym, bo
może zrobić naprawdę prostą rzecz, zadzwonić na policję, zareagować, po prostu poprosić kogoś, żeby odszedł, a uratować komuś naprawdę życie, albo przynajmniej po prostu jakieś ciężkie, uchronić go od jakichś takich naprawdę ciężkich, niefajnych przeżyć. Więc naprawdę bycie dobrym, bycie takim w porządku wobec drugiego człowieka w dzisiejszych czasach jest, w niektórych kręgach jest postrzegane w ogóle jako coś takiego, nie wiem, śmiesznego, złego, w ogóle głupiego i niemodnego, ale to jest naprawdę bardzo ważne i szkoda, że o tym się teraz zapomina. No właśnie, ale to już element na inną dyskusję, bo nasunęło mi się to, że za mało mówi się o dobrym. Dokładnie. I o dobru, które się dzieje wokoło. Przypomnij, Kasiu, jeszcze raz, gdzie można was znaleźć? Okej, szukajcie nas przede wszystkim w tym momencie na Facebooku. Wpisujecie w wyszukiwarkę Możesz to zmienić i jak najbardziej jesteśmy tam od razu na samej górze. Można do nas pisać, można się z nami kontaktować. I wchodząc na stronę możeszczozmienić.pl również tam jest odnośnik do... Również tam są linki do wszelkich innych miejsc, w których jesteśmy. Można nas obserwować też na Twitterze. Jesteśmy w Google+, także jak najbardziej jesteśmy wszędzie i mamy zamiar być w ogóle jeszcze bardziej wszędzie i naprawdę chcemy, żeby było o nas głośno. Kasiu, jak podobał ci się powrót do studia Radia Pryzmat? No powiem szczerze, że dużo się zmieniło bardzo. Jak najbardziej mi się podobał. W tym momencie no zupełnie już w swoim życiu poszłam w innym kierunku, ale to jest jak najbardziej bardzo miłe. Może się tak okazać, że będę wracać częściej. Zobaczymy. No to my cię zapraszamy serdecznie. Bardzo miło, że gościła dzisiaj z nami Katarzyna Patrykowska. Dziękuję bardzo. Z wami w tej zwariowanej godzinie była w pierwszej części Agnieszka Tobiasiewicz, teraz Karolina Walczowska.